Był to wspaniały, złoty okres dla AZS Olsztyn. Była to święta wojna, dlatego że zarówno w jednym, jak i w drugim zespole było wielu reprezentantów Polski. Były to pojedynki, mógłbym powiedzieć tak imiennie, Sordyla z Szewińskim. Trzeba było rozegrać aż 5 spotkań. Pierwsze dwa spotkania w Częstochowie wygrała Częstochowa 3-2, w drugim dniu 3-0. W rewanżu w Olsztynie wygrał Olsztyn 3-2 i 3-0 i trzeba było rozegrać piąty mecz. Nadkomplet publiczności, który był, wtargnął na parkiet, no i tam byli podrzucani wszyscy zawodnicy i trenerzy. Euforia była wielka. Jak zaczynałem swoją przygodę ze sportem w Częstochowie, to derby te z AZS-em Olsztyn były naprawdę wielkim wydarzeniem. W tej chwili, pewnie przez to, że już rozegrałem tych meczów derbowych bardzo dużo w czasie swojej przygody, bo i grałem w AZS-ie Częstochowa, i w warszawskim, i w olsztyńskim teraz. I jeszcze raz mógłbym podziękować kibicom za przyjazd do Bydgoszczy. Wspierali nas cały czas, my to czuliśmy. Myślę, że dobry początek. Mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu, że kibice będą nas wspierali, a my będziemy im oddawali to w dobrej grze. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na derby akademickie AZS Olsztyn, AZS Częstochowa. Mecz będzie w środę, wasze wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Do zobaczenia.